Cześć, witajcie. Pomyślałem, że zrobię sobie taką miniserię. Będzie to 3, może 4 filmy odnośnie Mantis, odnośnie jak zdobyć statek, bo konkretnie będę tutaj mówił o statku, o Razor Leafie Mantis, o tym jak go zdobyć, jak go przerobić, żeby był w miarę przydatny w walce. No i ostatni film, zapewne spróbujemy zrobić z niego jakąś latającą fortecę lub coś w ten deseń. No i kwestia tego, jak zdobyć Mantis. Jeżeli będziemy zabijać złoli, prędzej czy później padnie nam do plecaka coś takiego jak tajna placówka. W momencie, kiedy to przeczytamy, powinna nam się odpalić misja. Mantis. Nagle weźmy ją sobie, aktywujmy. I wybierzmy się po nasz statek. Czekajcie, muszę ogarnąć temat, bo dawno na tym save'ie nie grałem. Do końca nie pamiętam, gdzie tutaj jest kokpit, nie? Dobra, chyba go mamy. Tak się zastanawiam, czemu ja tego save'a porzuciłem. No, ale nieważne. Dobrze, że to zrobiłem. Dzięki temu możemy przynajmniej sobie zrobić Mantis, nie? Nie wiem. Cały czas się zastanawiam, nie? Dlaczego. Ja podejrzewam, że po prostu był jakiś problem z modami i to spowodowało, że się przesiadłem na nowego save'a. O, nieistotne. Im więcej save'ów, tym lepiej. Troszeczkę musimy pokluczyć, no ale to nic. Musimy dolecieć do Daneboli 1B. Grav jump complete. No w porządku, jesteśmy w Danebola 1B. Teraz wystarczył, że wylądujemy w zaznaczonym miejscu. No i będziemy musieli zrobić małą rozróbkę. O, dobra. Nieważne, mody tutaj się uaktywniły, ale mniejsza z nim. Zauważyłem, że tu latamy z Andreją, więc sobie zabierzemy na wycieczkę Andreję. Uważajcie, bo na samo dzień dobry tutaj niestety rozróbę mamy.
Ale na szczęście są na tyle naiwni, że atakują nas praktycznie zaraz pod statkiem, a co za tym idzie, mamy wsparcie nie tylko naszego towarzysza, ale i Wacko, nie? Kolej zdecydowanie ma parę problemy. A się skitrał, patrzcie, nie widziałem go. Min nie biorę, no bo nie używam, więc naprawdę jest to zbędne. Resztę itemków zabiorę po prostu, jak będę wracał. Dlaczego? Dość mocno się obłowimy tutaj, badając samolerze, więc bez sensu. Żebyśmy latali przeciążeni, nie? Nie wiem, czy da się tu trafić jeżeli nie posiadamy tej tabliczki, nie? Jeżeli jej nie zdobyliśmy. Podejrzewam, że raczej jest ona potrzebna. No ale możecie próbować, nie? Może po skanowaniu się uda. Best not to leave anything useful behind. Podoba mi się, że Andrea jest dosyć praktyczną osobą, nie? I nie ma nic przeciwko tabrowaniu ciał. Sara już kilka razy mnie opierdzieliła o to. Postaramy się w miarę szybko ogarnąć Leże Mantis, ale żebyście wiedzieli chociaż, że są faktycznie itemki, gdzie naprawdę warto przeszukiwać, nie? Że to jest najwyższa pora, żeby dać Andrei na przykład granat jakiś, co? You have my attention. If there's anything you need, I am happy to share. A Andrea kompletnie nic nie ma. Dobra, mamy dwa granaty, więc jednym się możemy podzielić chyba. W sumie niebrzydko to wygląda, nie? Trzeba przyznać. Warto też czytać tabliczki, które tutaj znajdziecie.
Dlaczego? Ponieważ raz, że troszeczkę wam nakreślą mogłem zostawić graty na statku, nie? Też jestem mały ogarnięty. Ponieważ troszeczkę nam przybliżą lore samej Mantis, a także pokażą być może drogę, jak przejść przez leże bez zbyt bolesnego otrzymywania pierdolu, nie? The mantle of the Mantis is a heavy burden, but you can do so much good. The spacers and pirates need someone to fear, someone to check them, to make them realize some lines cannot be crossed. You have it in you, Leon. I know you do. Stay sharp, focused, just a little further. Poleciałem sobie na szybko, zostawiłem graty na statku, żeby nie latać tu przeciążonym. Kubany twardy był, nie? Takie pierdyknięcie przeżyć. To już w miarę konkretnie. Dlatego właśnie mówiłem, że warto tutaj zbierać, przeszukiwać zwłoki i tak dalej, ponieważ troszeczkę te tabliczki, które znajdujemy, nakreślają nam historię, nie? Co się wydarzyło, co się dzieje. Czemu to jest w ogóle taka rozpierduszka? Jak widzicie, ja tutaj jestem na 14, na 15 levelu, nie? Bo wykręciliśmy poziom, także na chwilę obecną mamy 15. I przeciwnicy są w miarę... Kurde, 27, a Neorionik, nie? Jak na ten poziom. Przeciwnicy w miarę tutaj... łatwo schodzą, że się tak wyrażę, nie? This is for you. Będzie na koniec. Także jeżeli posiadacie moda, który pozwala wam zdejmować zbroję z nich, czy też kombinezony. Poprawniej chyba będzie kombinezon, nie? Powiedzieć niż zbroja. Kurde, Sara, Andrea się tam napierdziela, a ja sobie stoję i gadam. Thank you.
jeżeli macie moda, dzięki któremu możecie zabrać ich kombinezony, no to naprawdę całkiem nieźle się tutaj możecie obłowić, nie? Dobra, chyba by było. U góry została tylko Andrea, także weźmy sobie Fanty. Dlaczego? Bo dobry Fant nie jest zły. I pomimo, że raczej nie będę grał na tym save'ie, no kto wie, czy nie będę go wykorzystywał do właśnie jakichś dziwnych rzeczy, takich jak teraz wykonywania questów, które już kiedyś gdzieś tam zrobiłem i nie będę w stanie do nich wrócić na swoim głównym save'ie, nie? Jeszcze jakaś menda żyje. Kurde, ja jej nie widzę. A, dobra, widzę. Y zacznie na 30 levelu. Obawiam się, że jak tak dalej będziemy zbierać, to zaraz się tu zdrowo przeciążymy, nie? Weźmy się podleczmy, bo zjechali mnie do połowy, to już jest dość niepokojące. Tutaj mamy kolejną tabliczkę. Nie jest to długa misja, ale chyba jedna z ciekawszych, nie? Jeśli chodzi o misję poboczną taką. Troszeczkę z tyłka. To została ona naprawdę fajnie napisana, naprawdę fajnie zrobiona lokacja jest też całkiem zacna. Kurde, nie mam już granatów, najgorzej. Andrea zamiast tam wpaść i walczyć, to gdzieś się opindala na tyłach. Cały czas czekam na info, że jestem przeciążony. Jestem zdziwiony, że jeszcze się nie pojawiło, ale widzę, że tlen spada, jak się poruszam. To znaczy, że jednak ciut za dużo dźwigam. To jest, że znika nam celownik, nie? Jak kucamy. Dobra, trzeba do niego podejść, nie ma co się pitolić. Trochę sporo życia ma, dołożyliście? Nie wiem, czy to z jakiegoś moda jest, że mają potrójne paski życia, tak, ale
mini bossowie to są. Widzieliście mendę? Ale dobra, teraz mamy posprzątane. Sporo tych wpada, nie? Wysokich tierów. Tak jak wspominałem na początku, nie? Fantów tu jest naprawdę sporo, więc warto tu się wybrać. Zwłaszcza na początku gry, kiedy mamy spory deficyt gotówki. Pamiętam, że za pierwszym razem, kiedy przechodziłem Mantis, byłem na piątym levelu? Piątym, szóstym levelu. Generalnie możecie spokojnie ich zrobić. Wiadomo, że no, będzie to trochę trudniejsze niż w tej chwili. Ale jak najbardziej jest to do ogarnięcia, nie? Leon, taka pizdeczka miałaby zostać Mantis, nie? Masakra. Pozbieramy wszystko, wiadomo, że no średnio to wpłynie może na Andrea zasnęła, patrzcie. No dobra, nie. Teraz to mam pewność. To musi być cyborg. Ale powiem wam, to było przerażające, nie? Yes, you need me. The fuck. Dobra, więc jakąś tam tabliczkę znaleźliśmy. Weźmy ją sobie. Poszukajmy. Takie buty. Stone met with a lawyer and was prepared to party. Hard. The video will was emotional. Mom and I stopped talking years ago. Mom didn't look good. But it was mom. It's weird. Tego chyba nie słuchaliśmy, nie? Ever. I'm almost surprised you remembered she even had a son. It was hard to hear. Trochę zabawowo, bo robiłem to na ostatnim streamie, to było chyba przedwczoraj? Wczoraj. Robiliśmy to na streamie, teraz to powtarzam, nie? Dobra, powiedział co miał powiedzieć. Look, we can help each other. I can be useful. Just don't kill me. It's because I'm smart. You've killed so many. I am nothing. No chance. This place was full of traps. Traps every... But this corridor is just too dangerous. One step inside, slam! You are trapped. And nobody's been standing after the doors reopened. No one knew how to get through the corridor. But I figured it out. There are letters on the floor. It is a grid. Those letters must spell something. But there are so many words or small Jest trochę irytujące, nie? Że twórcy
zdają się myśleć, że jesteśmy idiotami, nie? Or better, please let me help. And just you realize that of course you cannot actually trust. Trust is maybe too strong a word. We need each other. Then when the arrangement. No, no. No. Powiem wam, Andrea tu się nie pierdzieliła, nie? Take what you must. Leave the rest for a discussion. Szybciej ogarnęła temat niż ja zdążyłem spluwę wyjąć. Sprawa ma się tak, że wieżyczki nam odstrzelą dupę, jeżeli źle ogarniemy temat. Tylko że. My wiemy, co tutaj wpisać. Mam nadzieję, że się nie pomylę. Ciekawe, czemu dostał przy tej literze w łeb. Teoretycznie powinien być w stanie przejść, nie? Chyba, że dostał w łeb przy innej i go tak odrzuciło. Teraz kolejna sprawa. Jeżeli już dotarli do TYRA, no to raczej powinni się domyśleć, co będzie następne, nie? Faktycznie odrzuty nie należą chyba do najwyższych. Dziwne też, że krew mamy przy samych schodach, nie? Gdzie no teoretycznie nikt przecież nie dotarł. No ale tutaj czepiam się pierdołek, nie? Oczywiście są zamki eksperckie, także jeżeli nie macie, nie otworzycie wszystkiego, ale nie jest to też jakieś bardzo. Wyłączyłem działka, bo nie wiem, czy mogę iść. Chyba tak. Nie jest to jakoś tam strasznie bardzo potrzebne. Nie stracicie aż tak dużo, nie? Jeżeli jesteście w miarę dobrzy z hakowania, możecie też ogarnąć spokojnie wieżyczki. Z poziomu komputera. A co za tym idzie? A co za tym idzie? Nie powinny wam odstrzelić tyłka, nie? Jeżeli już dojdzie do walki, walcie w zbiorniki. One bardzo szybko wyeliminują wieżyczki i będziecie mieli spokój, nie? Więc jest szansa, że uda wam się przeżyć, jeżeli zareagujecie wystarczająco szybko. Niestety dalsze wieżyczki. Już nie są podpięte pod ten komputer i będziemy musieli się z nimi uporać własnoręcznie. Samo jak z kilkoma robotami, które się tutaj szwędzają, ale nie powinny one być jakimś dużym problemem. Chociaż biją dość boleśnie, nie? Trzeba przyznać. Chyba dobrze, że się odsunęliśmy od tych drzwi.
Możesz do mnie nie celować? Dziękuję. Ten nic nie miał. I'm sorry, I could never show this lair to you. The lair is a secret that's been passed down for over 100 years. And there are rules. You remember when you were a teenager? Fajnie będzie, nie? Móc all troszeczkę pokosplayować. Dużo nie brakowało, nie? Profit is never necessarily the aim, but if there is something worth taking. Fajnie będzie pokosplayować troszeczkę na Mantis i pobawić się w kosmicznego Batmana, nie? Może niekoniecznie z jej kombinezonem, ponieważ no nie wygląda on dobrze. Chociaż z drugiej strony może sobie jakiegoś moda na niego wczytam i poprawimy jego wygląd, ale to ewentualnie później. Wy teraz zobaczycie kombinezon Mantis takim, jak wygląda naprawdę. Nawet teraz, nie? Pieprzy głupotki, bądź lepszą Mantis. No super, nie? Może bądź lepszą matką, a nie lepszą Mantis. Podejdźcie tu wpierw do komputera ochrony, ponieważ szlajają się też tutaj jakieś roboty. To chyba nie był ten komputer. Dobra, szukamy dalej. Może tam? No, szlajają się tutaj roboty, także uważajcie na tyłek, jeżeli wszystkich nie wykończyliście, bo mogą zrobić wam kuku, nie? I tak się prezentuje stateczek Mantis. Powiem wam, fajnie, nie? Naprawdę fajnie on wygląda. Aha, no tak, jestem przeciążony, dobra. Zapomniałem, że nie mogę dużo łazić. Naprawdę fajnie on wygląda. Niestety, no jego osiągi są średnie, dlatego w kolejnych filmach pokażę wam, jak można go troszeczkę ulepszyć, żeby nie był taką... O właśnie, mamy tutaj jeden z robotów sobie tupta, żeby nie był taką całkowitą padaczką, nie? O, w tej chwili jest bardzo zbliżony do Frontiera. Tak, ale głośno. Chciałem go wymanewrować, ale chyba jednak. Fuck. Ale mną pozamiatała, jasna cholewka. Tak, dawanie granatów naszym towarzyszom. O, jednak jest dość ryzykowna, nie? Zabawa. No i tutaj macie kombinezon Mantis. Ważna sprawa. Jeżeli chcecie się pobawić w
losowanie statów, ponieważ kombinezon Mantis ma losowe staty. Możecie sobie zrobić zapis. Hełm, no hełm może jeszcze jestem w stanie uznać, że mi się podoba, nie? Jeżeli chcecie polosować jego staty, to zróbcie tu zapis i po prostu go wczytujcie, nie? Dzięki temu będziecie mogli trafić takie, które tam wam odpowiadają, nie? Oczywiście całkiem sporo fantów. No i gdzieś tu była winda na górę. Tablota z piłką do koszykówki. Powiem wam, że nie spotkałem tego w grze. Pierwszy raz to chyba widzę. Jasne, byłem tu kilka razy, ale jakoś nigdy nie zwróciłem uwagi na to, nie? Dobra. Dotrzyjmy do statku. Mam nadzieję, że się nie zasapię, nim tam dojdziemy. A może gdzieś tutaj był ten komputer ochrony? No nie wiem. No i oczywiście żałuję, nie? Żałuję, że nie możemy przejąć leża kryjówki Mantis jako własnej. W sumie bym musiał poszukać, czy jest jakiś taki mod. Byłoby fajnie, nie? Pomimo, że nie używam jakoś dużo domów i tak dalej. To leże Mantis naprawdę fajnie by było mieć na własność, nie? No tutaj mamy ścieżkę na skróty. Także nie musimy całego Dunga przechodzić na nowo, co jest też sporą zaletą. Jeżeli się zastanawiacie nad tą wiązką światła, to jest ona z jednego moda. Są to kamienie, takie coś ala jakby ze Skyrima, jak mieliście tych konstelacji, do których można było się pomodlić i jakąś tam konkretną cechę się dostawało. Stwierdziłem, że fajnie by było sobie... Weźmy sobie, przejmijmy Razor Leafa. Nie wiem, czy on się z automatu dołącza do naszej floty. Chyba tak, aczkolwiek na wszelki wypadek lepiej dodać go też ręcznie, nie? Do swojej floty. No i w ten sposób zdobywamy Mantis. Zdobyliśmy też troszeczkę fantów, których sprzedaż nam zafunduje ciut lepsze itemki do niej. No ale o tym w kolejnym materiale. A na chwilę obecną ja spadam, wy bądźcie zdrowi, na razie i do zobaczenia. Siema.